Siema, witam was w kolejnym odcinku z Brawl Stars na moim kanale. A dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, pokażę wam 5 postaci, które warto ulepszyć na 11 level w Brawl Stars. Także jeszcze na sam start tego filmu możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Na początku jeszcze chciałem właśnie poprosić was o zostawienie łapki w górę pod tym filmem, ponieważ jest to już właśnie ostatni odcinek w tym roku. Także myślę, że możemy już właśnie przejść do głównego tematu tego odcinka, czyli właśnie do 5 postaci, które tak właściwie warto ulepszyć na 11 level w Brawl Stars obecnie. Są to właśnie obecnie najlepsze postacie i na pierwszym miejscu w sumie od razu możemy sobie zacząć. Jest to oczywiście małpa. I tak, małpę warto obecnie ulepszać na 11 level, ponieważ jest ona po prostu bardzo, bardzo mocna. Tutaj możecie sobie zobaczyć właśnie, który gadżet oraz Star Power należy tutaj kupić. Gadżet pierwszy, Star Power drugi i tutaj najlepiej tarcza oraz damage właśnie do tej małpy, żeby to po prostu fajnie tutaj wszystko śmigało. Nie kupujcie hiperdoładowania, ponieważ naprawdę jest je ciężko naładować, ogólnie jest ciężko naładować właśnie ulta na tej tutaj postaci. Dobrze, z pierwszą postacią jest, tak jak tutaj już powiedziałem, oczywiście małpa. Drugą postacią w dzisiejszym zestawieniu będzie tutaj, gdzieś tego mam, jest to oczywiście Spike. Spike jest również obecnie naprawdę bardzo mocny, tutaj sobie możecie właśnie jego tutaj budowę zobaczyć. Najlepiej używać właśnie tej kaktusa oraz Star Power, właśnie ten podkręcony, ponieważ wtedy właśnie łatwiej możecie sobie przeciwników trafić. Możecie również sobie tutaj zakupić hiperdoładowanie, ponieważ do tego Spike'a jednak ono jest dosyć właśnie pomocne. Tutaj jeśli chodzi o Gearsy, no to właśnie tutaj preferuję tarczę oraz tutaj ten mityczny, który naprawdę bardzo tutaj wam pomaga w rozgrywce i naprawdę bardzo łatwo możecie sobie tego Spike'a tutaj wtedy pushować na jakieś tutaj 25 albo właśnie 30 rangi. Ogólnie niedługo pojawi się właśnie poradnik, jak wbijać najszybciej 30 rangi, także oczywiście możecie wyczekiwać takiego odcinka. Mam nadzieję, że właśnie ten wam się tutaj spodoba. Mamy małpę oraz mamy właśnie Spike'a i teraz myślę, że mogę przejść już właśnie do trzeciej postaci w dzisiejszym odcinku. Naprawdę bardzo szybko tutaj leci i na trzecim miejscu znajduje się tutaj Fang, którego również naprawdę warto ulepszyć, ponieważ jest to właśnie bardzo mocna postać tutaj na różne właśnie tryby. Na przykład na knockout tutaj na 5x5 jest naprawdę bardzo mocny, więc tak właściwie te dwa tej tryby najbardziej preferuję na tego Fanga. Hiperdoładowanie możecie sobie oczywiście kupić, jeśli macie na to pieniądze. Gadżet oczywiście drugi, czyli stunujący. Star Power tutaj w sumie obojętny, ale ja tutaj gram pierwszym. Według mnie on jest lepszy. I tutaj budowa, ja używam +1 oraz właśnie speeda, ale to w sumie zależy już od was, ponieważ damage oraz tarcza również są właśnie mocne na tego Fanga. Zależy oczywiście, na jakiej mapce sobie tutaj właśnie tą postacią właśnie gracie. Naprawdę bardzo szybko tutaj właśnie idzie. Myślę, że następny odcinek to będzie aż top 10, ponieważ naprawdę te odcinki idą bardzo, bardzo szybko z takimi zestawieniami, ponieważ w sumie nie ma za bardzo co o tych postaciach mówić, tylko właśnie wam pokazuję, jakie są najlepsze i w sumie to tyle. I dalej mamy Bustera, tak? Tutaj na miejscu czwartym w sumie jest Buster. Nie patrzcie w sumie na tą kolejność, bo one są w sumie bez różnicy. Po prostu te 5 postaci warto obecnie ulepszać. Ja tutaj mam Bustera, na którym niestety mam 9 level, ponieważ tak jak widzicie nie mam monet oraz nie mam punktu, więc nie mogę go sobie niestety na ten 11 level zrobić, ale jest to naprawdę bardzo mocno oczywiście na tym poziomie i 30 rank oraz 25 jest oczywiście do wbicia. Ja oczywiście jak będę miał monety, no to sobie tego Bustera tutaj wbiję. Gadżet tutaj trzeba oczywiście mieć przyciągający, czyli właśnie tej drugi. Star Power w sumie nie wiem, który jest lepszy, ponieważ tym Busterem jeszcze za bardzo nie grałem. Gears myślę, że damage oraz speed, albo tutaj właśnie ten +1. W sumie to zależy oczywiście od mapki, to jeszcze sobie zobaczę, kiedy będzie nowy karnet. Nowy karnet będzie za 4 dni niecałe, więc naprawdę bardzo fajnie. Wtedy sobie tego Bustera oczywiście zrobię na wyższy level oraz właśnie będę wbijał jakieś 30 rangi, ponieważ właśnie z tego karnetu dostanę bardzo, bardzo dużo monet. Teraz myślę, że mogę już właśnie przejść do ostatniej postaci w dzisiejszym odcinku, a będzie to mianowicie postać legendarna, czyli właśnie Amber, na której również tego 11 levela nie mam, ale Amber jest teraz właśnie w mecie, tak właściwie na wszystkich trybach tutaj na Hot Zone oraz na właśnie tak właściwie wszystkich mapach z krzakami. Ta Amber jest naprawdę bardzo dobra do grania i od razu sobie ten 11 level zrobię, jak właśnie będę miał monety oraz punkty. Także oczywiście czekam na ten karnet, tutaj budowa, oczywiście drugi gadżet, czyli właśnie tutaj te takie obracające się kule, one są naprawdę bardzo, bardzo mocne. Star Power tutaj jeszcze się nie zastanawiałem, w sumie też zależy od mapy. Jeśli chodzi o gear, no to tutaj tego troszeczkę jest, więc tutaj te mityczne myślę
będą całkiem dobre, ale tutaj trzeba zobaczyć w sumie na jakiej mapie będziecie właśnie grać. Teraz sobie myślę, że możemy tą Amber przetestować i właśnie wam pokażę, jak tutaj ten gadżet do tej Amber działa, ponieważ jest on naprawdę bardzo, bardzo mocny. Na koniec myślę, że jeszcze zrobimy sobie jakiegoś star dropa w dzisiejszym odcinku, ponieważ dawno czegoś takiego nie robiłem. I uwaga, teraz tutaj idziemy sobie do tych tutaj botów, dam sobie jakąś emotkę, mam tutaj ogólnie spray do Amber. Tak on tutaj wygląda, możecie napisać właśnie ile macie spray w grze. I teraz użyję sobie ten gadżet i patrzcie jaki on ma damage, naprawdę. Naprawdę ten gadżet jest bardzo, bardzo mocny. Trwa on bodajże 5 sekund i bije on przez ścianki, więc jak jest mapa z ściankami, no to po prostu on tutaj robi dominację i możecie bardzo łatwo sobie właśnie wygrywać. Myślę, że warto wspomnieć właśnie o tym, że gadżet Amber jest jedną właśnie z najmocniejszych kontr na właśnie małpę. Ponieważ jak właśnie małpa na was skoczy, użyjecie sobie właśnie swojego gadżetu, wtedy małpa tak właściwie momentalnie zniknie tak właściwie z waszej mapy, ponieważ jednak ten gadżet ma damage prawie 2000, małpa też nie ma za dużo właśnie tego życia, więc naprawdę bardzo szybko możecie ją sobie zabić bez większych w sumie problemów. Jeszcze użyjecie sobie właśnie troszeczkę tego swojego ataku i małpę tak właściwie od razu z mapy zmieciecie. Również właśnie małpę kontruje gadżet Spike'a, tylko tutaj właśnie ten pierwszy, ponieważ jak małpa na was skoczy, no to używacie sobie właśnie swojego gadżetu i małpa wtedy tak właściwie bardzo szybko znika z mapy. Już to właśnie testowałem sobie na hejście i naprawdę bardzo fajnie to wygląda, jeśli sobie ten gadżet dobrze właśnie użyjecie. W dzisiejszym odcinku właśnie nie wspominałem nic o nowej postaci, czy właśnie o Kicie, który jest naprawdę bardzo mocny i myślę, że w tym zestawieniu by się mógł właśnie pojawić, ale nie wspominałem o nim z tego powodu, że nie miał on jeszcze właśnie swojej oficjalnej premiery. Był on właśnie jedynie co to właśnie do kupienia tutaj w sklepie, będzie przez jeszcze 3 dni i ta premiera będzie właśnie za te 4-3 dni chyba, więc na razie o tej postaci nie będę się wypowiadał, ponieważ wiem, że dosyć mało osób właśnie z Polski sobie tą postać kupiło. No według mnie jest to naprawdę bardzo, bardzo nieopłacalne kupować sobie legendę, która tak właściwie za tydzień wyjdzie. Chyba, że po prostu jesteście na takim poziomie, że chcecie sobie wbić, nie wiem, 30 rankę albo 35, bo wiem, że ta postać jest naprawdę mocno ciągnie mecze, więc jeśli chcecie sobie wbić jakąś pierwszą 30, no to ten kit jest naprawdę bardzo mocny, ale myślę, że lepiej jest po prostu zaczekać, aż on zostanie dodany. Wtedy również będzie mocny, ponieważ go od razu właśnie nie znerfią, więc polecam po prostu wam zaczekać oraz sobie właśnie wbić tego kita właśnie na tą 30 rangę. Myślę, że mogę właśnie nagrać poradnik w sumie z kita, jak już go właśnie odblokuję, ale może być ciężko, ponieważ niestety nie mam właśnie żadnych kredytów obecnie na swoim koncie. Jest to ostatni właśnie odcinek w tym roku, mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy, jeśli chodzi właśnie o kanał, ponieważ w tym roku wbiliśmy prawie 7500 subskrypcji, być może właśnie po publikacji tego odcinka już te subskrypcje są dobite, za co wam naprawdę bardzo dziękuję. Na początku cel było to 7000, ale później właśnie tam jeden odcinek się naprawdę bardzo, bardzo wybił. Wróciła ogólnie aktywność na kanał, odcinki mamy po ponad 1000 wyświetleń, za co wam oczywiście dziękuję. I myślę, że nadal mogę taki content dla was nagrywać, właśnie taki content poradnikowy, bo jak widzicie, po moich w sumie rangach dosyć mocno się na tej grze znam. Ktoś mi właśnie tam zarzucał w komentarzu, że mam te rangi jakoś wyboostowane albo wbite po prostu na innych serwerach, co jest oczywiście nieprawdą, ponieważ te wszystkie rangi wbiłem tutaj na europejskich serwerach. Nie używałem właśnie żadnych cheatów czy tam czegoś takiego podobnego. Te rangi wbijałem już naprawdę niektóre bardzo dawno temu, jak pewnie większość właśnie jeszcze wbijała 25 rangi z obecnej topki polskiej. Tak tutaj właśnie wygląda i myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie już na tyle. Więc jeśli wam się spodobał, no to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę oraz zasubskrybować mój kanał. No i do następnych filmów. Cześć!